będę namaszczał świętym olejem twoje czoło i będę mówił słowa sakramentu przyjmij znamie daru Ducha Świętego i będę czekał, żebyś ty zakończył słowem. Jakim? Właśnie. I to się dokonało. Duch Święty zjawia się pośród tych żywiołów, które towarzyszyły obecności Boga w Starym Testamencie, wichru i ognia. Ogień występuje w Piśmie Świętym jako przenikający wszystko miłością i oczyszczający żywioł. Obrazy te pomagają nam lepiej poznać działanie Ducha Świętego w naszych duszach. Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego wnętrza nasze i serca nasze. Anastazja. Anastazja, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Anastazja. Anastazja, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Wiktoria. Wiktoria, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Anna. Anna, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Dominika. Julia. Paweł. Paweł, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Mateusz. Ogień daje również światło i oznacza nową jasność, z jaką Duch Święty pozwala zrozumieć naukę Jezusa Chrystusa. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Innym razem Jezus powiedział swoim uczniom, Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam ja powiedziałem. To On prowadzi do pełnego zrozumienia prawdy nauczanej przez Chrystusa. Oktawia. Klaudia, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Klaudia. Klaudia, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Wiktoria. Wiktoria, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Chrystus. Chrystusie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Pokój z Tobą. Albert. Paula, Weronika, Kobieta, Magdalena, Zyta, Bernadeta, Paweł, Świat, światłości
Łukasz uprzejmie z nami. Józef uprzejmie z nami. Marcin uprzejmie z nami. Wyrzuty wewnętrzne, światła i Wiktoria, których Bóg dokonuje w nas, darząc nasze serca błogosławieństwa, troską i ojcowską miłością, aby nas przebudzić, poruszyć, popchnąć i pociągnąć do świętu, umiłowania nieba, dobrych postanowień, słowem do tego wszystkiego, co prowadzi nas do życia wiecznego. Jego działanie w duszy jest łagodne, miłe i przyjemne. Przychodzi, aby zbawiać, leczyć, nauczać, radzić, umacniać, pocieszać i oświecać. Thank you.
Karolina. Co w Niego wierzą. Jesteśmy ludem świętym i mamy obowiązek rozgłaszania wielkich dzieł Tego, który wprowadził nas z ciemności do swego przedziwnego światła. Wiktoria. Julia. Katarzyna. Zjednoczeni w duchu, zjednoczeni w nim, zjednoczeni w duchu, zjednoczeni w nim. Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały ujrzał miłość w nas. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, by nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej, żeby człowiek zachował godność swą. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest. I Duchowi też chwała, który jednoczy nas.
i Duchowi też, który łączy nas. Julia, gdy sobie uświadomimy, że nasze uświęcenie i apostolska skuteczność zależyło od odpowiedzi na poruszenie Ducha Świętego, odczujemy potrzebę częstego błagania Go, aby obmył co nieświęte, oschłym wlał zachętę, uleczył serca rany, nagiął co jest skarde, rozgorzał serca twarde. Dominik, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Piotr. Piotrze, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Karolina. Karolina, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Walentyna. Walentyna, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Paweł. Paweł, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Adam. Adamie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Marcin. Marcinie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Małgorzata. Małgorzata, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Barbara. Barbara, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Anastazja. Anastazja, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Jan. Janie, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Marek. Marek, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Piotr. Piotrze, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Adam. Adamie, przyjmij z nami daru Ducha Świętego. Zofia. Adam. Szymon. Szymonie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Piotr. Małgorzata. Małgorzata, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Piotr. Przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Paweł. Krzysztofie, przyjmij z nami dar. Wiemy bowiem dobrze, że w Mateusz, naszym wnętrzu jest wiele braku. Plan. Marek. Wytwórz miejsc, które nie mogą owocować. Piotr. I miejsc chorych, a także opieszałość i wiele odchyleń, które należy wyprostować. Weronika. Musimy prosić o większą uległość. Klaudia. Uległość czynną, która pozwoli nam przyjąć tchnienia i poruszenia Pocieszyciela czystym sercem. Leonard. Leonard, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Bogu i z Tobą. Hugo. Hugo, nie przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Bogu i z Tobą. Florian. Florian, nie przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Amen. Karol. Karol, nie przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Bogu i z Tobą. Cyprian. Cyprian, nie przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Bogu i z Tobą. Karolina. Karolina, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Klara. Zakończyliśmy szczęśliwie bierzmowanie. Prosiłbym tak najuprzejmiej, żeby wrócić do pierwotnego skupienia, porządku, zamyślenia, bo przed nami msza święta. W
tej części ofiary. Towarzyszył działalności Kościoła Chrystusowego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chrystus przekazał Piotrowi władzę pasterską. Módlmy się, aby obecny następca Piotra, Jan Paweł II, cieszył się szczególną opieką Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty jest szczególnym dawcą darów, rozumu i umiejętności. Módlmy się za obecnego wśród nas, księdza biskupa Jana, aby jego posługa w naszej diecezji przyniosła plon obfity. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W sakramencie bierzmowania Duch Święty napełnia serca swoimi darami. Módlmy się za młodzież, ogarniętą dzisiaj służeniem Ducha Ożywiciela, aby wiernie trwała w prawdzie i dobrem zwyciężała zło. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powiedziałeś. Módlmy się za zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy w mocy Ducha Świętego odważnie wyznawali naszą wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Zakończymy wszyscy te wezwania. Drugą część pozdrowienia anielskiego przywołamy w ten sposób wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze niebieski, przynosimy świecę, symbol Twojej Bożej obecności wśród nas. Pomóż nam być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia. Ojcze niebieski, przyjmij prosimy te oto kwiaty. Chcemy być kwiatami Twojej dobroci, znakami, że jesteś pięknem, dobrocią i samą miłością. Ojcze niebieski, te oto dary ziemi, niech one będą wyrazami naszej wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy z hojnej Twojej ręki. Ojcze niebieski, ofiarujemy Ci wodę i wino, symbol naszych pragnień i owoc winnego krzewu. Chcemy, aby były one czyste i przejrzyste jak woda z źródła. Przynosimy Ci, Panie, chleb, pokarm życia. Chcemy być chlebem dla wszystkich, z którymi spotykamy się. Pragniemy, aby ludzie całego świata mogli posilać się chlebem niebieskim w drodze do nieba. Ojcze niebieski, przynosimy Ci w darze chleb, który po złożeniu na stole eucharystycznym stanie się Twoim ciałem. Pamiętajmy, aby Bóg w hostii był od dziś Panem naszego życia. Oh,
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, aby uczcić śmierć świętego Wojciecha, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, która jest wzorem i źródłem wszelkiego męczeństwa, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty włączyłeś do grona biskupów świętego Wojciecha, pełnego miłości ku Tobie i wiary, która daje zwycięstwo nad światem. On przeszyty włóczniami, obumarł jak ziarno pszenicy, które rzucone w ziemię daje plon obfity. Radujemy się z Jego opieki nad nami i sławimy Ciebie za łaski, których nam udzieliłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj Boże o tych, których odrodziłeś przez chrzest i umocniłeś darem Ducha Świętego i zachowaj w nich swoją łaskę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzico Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I się mówić. Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Króluj nam, Boże nasz, króluj nam.
Ukrzepieni najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojej, prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze i wyznawali ją słowami i uczynkami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Drogi księże biskupie, nasz pasterzu, wdzięczni za dar Ducha Świętego, który otrzymaliśmy przez Twoje ręce, z sercem pełnym nadziei i zapału, chcielibyśmy go powtórzyć za psalmistą, Pan moją mocą i źródłem męstwa. Pragniemy zapewnić, że będziemy posłuszni temu, który dzisiaj nas umocnił, że każdego dnia będziemy podejmować wysiłek współpracy z Nim tak, by On przemieniał nas samych, a przez nas odnawiał oblicze tej ziemi. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki i świętemu Ojciechowi za jego wstawiennictwo, że po tylu dniach deszczowych przeżywamy takie piękne chwile bezchmurnego nieba, słonecznej pogody. Dzięki niech będą naszemu pasterzowi za umocnienie Duchem Świętym młodzież naszej parafii, w którym w dniu dzisiejszym przyjęła sakrament bierzmowania. Dzięki wszystkim, którzy pomogli przygotować tę młodzież do przyjęcia tego sakramentu, katechetom, a szczególnie księdzu Julianowi, który od września spotykał się w każdą niedzielę i poświęcił niemało czasu i włożył wiele trudu. Dzięki wszystkim współpracownikom, wikariuszom, bo wszystko musi być jakoś zegrane. Jeśli ksiądz Julian zostawał młodzieżą, inni nieśli inną posługę w konfesjonale, w złożeniu Słowa Bożego, w wypełnieniu innych duszpasterskich obowiązków. Pragnę serdecznie podziękować chórowi młodzieżowemu, który pod kierownictwem siostry Barbary tak pięknie przygotował śpiewy dzisiejsze. Czystości swoją piękną muzyką. Dzięki serdeczne tym, którzy przygotowali plac. I na drugi dzień była piękna, lepsza pogoda. Było już koło więcej, jeszcze koło pierwszego dnia koło 20, nieraz koło 50, także w sumie koło 100 było, którzy pracowali i przygotowywali te dekoracje, ten ołtarz. Tam. Widzimy wiele materiałów. Ponad 10 tysięcy maksów, koło 8 tysięcy kratówki, koło 8 tysięcy obrysówki. Na cały kościół, która jest złożona przy kościele parafialnym. I wiele plany wykończone już, są już ostatnie uzgodnienia. Wkrótce, mając pozwolenie, rozpoczniemy budowę. Ksiądz biskup wie, gdzie odwiedzał ten kościół, który budowałem, tych, którzy czasem, oszczędzając dla siebie, potrafią złożyć ofiarę, przychodzić z pomocą, by wznosić świątynię Bogu i ludziom, by pozostawić po sobie piękne dzieło. Są ludzie, którzy potrafią tylko niszczyć, ale tutaj ten lud wierny potrafi rozumieć, co jest dobre, co szlachetne. I na Twoje ręce, pasterzu, dziękuję, choć to początek, za tę ofiarę, za ofiary, za zrozumienie. A ten materiał jest tego dowodem. I dziękuję za poświęcenie i błogosławieństwo rozpoczynające właśnie to dzieło, do którego się już przygotowujemy, tym wszystkim instytucjom. Zakładam pracę,
i władzom miejskim za życzliwość. Wszystkim składam to staropolskie Bóg zapłać. Chciałbym na koniec powiedzieć, że Hrubieszów, jego ludność, jego wierni dają się lubić. I to w przekroju wszystkich lat. Od takiej młodzieży, która idzie do wierzmowania zaczynając, a na tych, którzy już wiek swój zaawansowali i tym więcej miłują Kościół, miłują sprawy publiczne. Budowa Kościoła to jest utrapienie w jakimś sensie, oczywiście, tak jak i każda budowa większa, ale budowa to także łaska. Budowa Kościoła to jest łaska dla miasta, dla każdego, kto dołącza do tego dzieła. To jest Boża łaska, pamiętajcie o tym. I z tą myślą o budowie Kościoła jako Bożej łasce, jako wyróżnieniu, przyjmijcie błogosławieństwo kończące mszę świętą. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Swoje szczęście oprzeć o głaz.
wezwą, wiatr powieje prosto w dom. Mój dom na skale będzie stać, mocno stać, zawsze stać.